Ja przeżyłem taką zabawną historyjkę na końcu tej liturgii, jak już się ludzie rozchodzili. Podszedł do mnie jeden z Ukraińców, takiego starszego pokolenia, i zagadnął. A mówi, ja widzę, że pan to chyba skądś przyjechał do nas. Ja mówię, no tak, z Polski. A to pan na pewno lepiej zna papieża niż my, czy mógłbym pana o coś zapytać? No proszę bardzo. Mówi, nie wydaje się panu, pyta mnie, że papież jest taki trochę smutny. No, papież rzeczywiście był zmęczony wtedy i czy tak, no ja mówię tak, no nie wiem, no a dlaczego pan pyta? A mówi, a przepraszam, że zapytam, a czy papież to ma, czy wasz papież polski to ma żonę, dzieci? Ja mówię, nie ma. A on jeszcze raz przeprosił, mówi, że jeszcze dopyta, bo a czy on tak dlatego nie ma żony i dzieci, że nie chce, czy też mu zabrania tego religia? No ja mówię, no nie jest zwyczaju, żeby kapłan, ksiądz katolicki miał żonę i dzieci. A on mówi, a to już teraz rozumiem, czemu on jest smutny.